Ta uroczystość to kontynuacja tradycji. Tradycji od roku 1815, kiedy to Uniwersytet wystąpił do Dyrekcji Edukacji Narodowej do, cytuję, teksta, dawania zaszczytu doktoratu mężom, którzy w świecie literackim wsławili się przez pisma swoje uczone i pożyteczne, które to dyplomata nazywają honorificja, dla rozróżnienia ich od tych, które drogą zwyczajną udzielane bywają. Dziś do tego grona doktorów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dołączy pan profesor Franz Messerli. Związki profesora Franza Messerliego z Polską sięgają lat 60., kiedy to jako student medycyny spędził kilka tygodni w Warszawie i Krakowie. Współpracę z krakowską kliniką geriatrii rozpoczął w roku 91 i w jej ramach w trakcie ostatnich 20 lat powstało kilkanaście publikacji w wysoko impaktowanych czasopismach, kilka podręczników z zakresu farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego u osób starszych, a kilku badaczy przebywało na wielomiesięcznych stażach w Nowym Orleanie. W roku 1998 profesor Messerli był jednym z animatorów pierwszego organizowanego w naszym mieście Międzynarodowego Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego poświęconego nadciśnieniu wieku podeszłym. W kolejnych latach profesor Franz Messerli uczestniczył kilkakrotnie w spotkaniach naukowych organizowanych przez Klinikę Geriatrii i Klinikę Kardiologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Chciałbym podkreślić, że ogromny dorobek profesora Messerliego ma wybitną wartość naukową i aplikacyjną, a jego osobistym prestiżu i autorytecie w kręgu badaczy zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym świadczą liczne wyróżnienia za działalność naukową oraz członkostwo honorowe kilkunastu towarzystw naukowych. Profesor Messerli przez lata współpracy udowodnił, jak wielkim jest przyjacielem naszego kraju Uniwersytetu, przyjacielem takim, jakiego przysłowiowo określa się w języku jego drugiej ojczyzny jako a friend in need is a friend indeed. Quod felix faustum fortunatum fecit, sumix auspicis, serenissime rei publice polonorum, nos, rector universitatis Jagiellonice Krakowiensis. De sententia senatus faculte medica rogante, die undevicima mensis decembris, anno bis millesimo, duodecimo solemniter lata. In virum doctissimum atque illustrissimum, Franciscum Messerli. Gracias.